I też? Ile? 15? 16. 16? Tak. Cześć, to już 16. krótka przerwa. I uwaga, uwaga, dalej promujemy czytelnictwo i znowu będziemy gadać o książkach. Cieszycie się? A że wchodzimy w 2017 rok i jest wiele książek, na które czekamy, postanowiłyśmy pokazać Wam 10 tytułów, na które czekamy najbardziej, a przynajmniej już wiemy, że na pewno się w tym roku ukażą, więc zaczynamy. Ok, number one. Książka Michała Cichego, Pozwól rzece płynąć. Michał Cichy to taki autor związany kiedyś z Gazetą Wyborczą, był szefem działu kulturalnego Wyborczej, a 3 już lata temu zadebiutował książką Zawsze jest dzisiaj. I to jest ta, którą ostatnio czytałaś? Tak. No i to było dosyć duże zaskoczenie, bo to nie jest taka typowa książka, że nie wiem, pan spotkał panią, zakochali się, wyjechali w daleką podróż, a nic takiego. To jest książka Spacer po Warszawie, pełen różnych przemyśleń, bardzo poetycka. I z tego, co czytałyśmy o kolejnej książce, będzie podobnie. Oto, co o tej książce powiedział poeta Jacek Podsiadło. Poeta. To jest książeczka kogoś, kto wychodził sobie rozum. Kogoś, kto przejrzał na oczy i nie uciekł na widok tego, co zobaczył. Książeczka piękna i cicha. Znajdziecie tu liczne opisy krajobrazu. Dowiecie się, jaka pogoda była 10 lat temu. I przypomni Wam się trochę prawd, które kiedyś znaliście. Kiedy ta książka wychodzi? W marcu. Nie, w styczniu. Już 18 stycznia. Za moment. To już za chwilę. Okej. Okay. Także jesteśmy ciekawe, co z tego wyjdzie. Poprzednia książka zdobyła Nagrodę Literacką Gdynia, więc oczekiwania są całkiem spore. Styczeń to jest bardzo dobry miesiąc dla czytelników, a przynajmniej dla czytelników takich jak typowa Justyna Suchecka, czyli tych, którzy czytają wszystko, co wychodzi spod ręki pewnego pisarza. Jerzy Pilch. Jerzy Pilch wraca z książką, tym razem swoją, a nie z książką o Pilchu, czyli to już nie biografia, nie wywiad rzeka, tylko nowa powieść o wdzięcznym tytule Portret młodej wenecjanki. No i o czym tam Pilch w końcu pisze? No, Pilch o tym, o czym zawsze, czyli podstarzały mężczyzna w wielkim mieście zakochuje się w młodej kobiecie i nie wszyscy żyją długo i szczęśliwie. Krytycy już nie szczędzą uwag pod tytułem Pilch o tym, co zawsze, ale na miejscu krytyków byłabym ostrożna, bo Pilch nawet jak pisze o tym, co zawsze, to jest zawsze Pilchem, zawsze sprzedaje się na pniu i wyląduje na liście bestsellerów. Czy tym razem nie zawiedzie? Dowiemy się wkrótce. To też jest ważne, bo jest to pierwsza powieść autora po jego zmaganiach z bardzo ciężką chorobą. Jest jeszcze jedna pisarka, która też cokolwiek napisze, to i tak trafi zawsze na listy bestsellerów, Zadie Smith. To z kolei jedna z moich ulubionych pisarek. Jest taka teoria, że Zadie pisze co drugą dobrą powieść. Zaczęła od Świetnych Białych Zębów i to tak... To jest taka sinusoidalnie doskonale. No i ta kolejna powieść, Swing Time, w Anglii i w Stanach Zjednoczonych ukazała się pod koniec ubiegłego roku. W Polsce ma się ukazać jesienią. To historia dwóch przyjaciółek, które razem uczą się tańczyć, razem dorastają. Czy to jest nowa Ferrante? Co, takie porównania też się powtarzają. No i jedna ma talent, druga nie ma. Jednej się udaje, drugiej się nie udaje. No i te ich losy się przeplatają. No i bardzo różne recenzje są. To znaczy, z jednej strony Guardian, który mówi, to jest najlepsza Zadie Smith do tej pory, jest wspaniale wciągająca, jak zwykle świetny język. No i to połączenie tych różnych kultur. Londyn. Londyn, ale też trochę Afryki, bo jedna z bohaterek stamtąd pochodzi, wraca na chwilę. A z kolei inni nazywają tę książkę największym rozczarowaniem. No ale to trochę tak jak z tym Pilchem. Cokolwiek wyjdzie spod jej pióra, na pewno znajdzie czytelników. Dwie czytelniczki macie tutaj na tej kanapie, więc przekonamy się. Piotr Czerwiński, W imię Ojca, to jest nasza czwarta książka i pojawia się na tej liście dlatego, że dawno, dawno temu, jakieś 10 lat temu, kiedy byłam na studiach, dostałam w prezencie książkę Czerwińskiego o wdzięcznym tytule Pokalanie. I choć minęło te 10 lat, to nadal jest jedna z moich ulubionych powieści. Tym razem Czerwiński bierze na warsztat trudny temat społeczny, dlatego że pisze o czymś, o czym napisano już wiele razy, ale z innej perspektywy. Rodzice się rozwodzą i kłócą się o dziecko. Ale tym razem
Oś całego sporu jest skierowana na ojca, który, jak to wiemy, zwykle nie dostaje tych praw do opieki nad dzieckiem, które chciałby. W Polsce też mamy liczne przykłady walki o prawa do wychowania własnych dzieci. No i z tej perspektywy ta książka, czy będzie dobra, mam wielką nadzieję, bo autor bardzo swobodnie włada językiem polskim, mimo tego, że wyjechał i przez długi czas mieszkał za granicą. Piąteczka. Hania Janigara, The People in the Trees. To jest debiut pisarki, która zrobiła furorę w ostatnich 2 latach. W 2015... Nie debiut. To jest jej debiut. A to co wyszło? Aha, czyli oni najpierw wydali tamto, a teraz debiut? W Anglii i w Stanach i tam na całym świecie anglojęzycznym tam ta książka ukazała się jako pierwsza, a Małe życie było kolejne. Okej, ja wszystko rozumiem. Okej, w 2015 Małe życie zrobiło furorę właśnie w krajach anglojęzycznych. W 2016 to był hit wydawniczy w Polsce. To się chyba rzadko zdarza, żeby taka wielka cegła była czytana przez wszystkich i wszyscy dyskutowali i jedni uważali, że to jest najwspanialsza powieść dziesięciolecia i poruszyła ich bardzo, a drudzy uważali, że to niepotrzebne epatowanie cierpieniem. Ktoś nawet użył takiego określenia pornografia cierpienia. No, trzeba to przeczytać i mieć własne zdanie. Widziałyśmy tę książkę na licznych waszych listach podsumowania 2016 roku, więc przypuszczam, że fanów po drugiej stronie jest wielu. Tak, ale jest też trochę przeciwników, to trzeba o tym też pamiętać. W każdym razie, The People in the Trees to jest książka, którą Janigara wydała w 2013 roku. Opowiada o pewnym profesorze, który w Mikronezji odkrywa zagubione plemię, które prawdopodobnie odkryło tajemnicę nieśmiertelności. Książka numer 6. Elizabeth Strout to jest autorka, którą ja z kolei niedawno czytałam. Mam na imię Lucy, to wielki hit z zeszłego roku, też kolejny. Najlepsza książka według magazynu Książki. Co ciekawe, to już nie taka cegła jak w przypadku Małego życia. To jest mała książeczka, w sam raz na jeden długi wieczór z książką. Mamy do czynienia z 2 bohaterkami. Córką, która opowiada o swoich relacjach z matką, spotykają się w szpitalu po wielu latach niewidzenia się. I tak jak już mówiłam w jednym z filmów, to brzmi jak klisza i wydaje się, że to jest książka, którą każdy mógłby napisać, bo przecież kto nie mógłby napisać o relacjach z matką? Ale jednak to jest coś zaskakującego i bardzo świeżego. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że nowa książka Strout, to co możliwe, to kontynuacja. Znaczy kontynuacja w takim sensie, że mamy te same bohaterki i będziemy je poznawały w troszkę innej formie, przez krótkie opowiadania. Polacy niezbyt chętnie czytają opowiadania. U nas te książki, takie zbiory nie sprzedają się jakoś wybitnie, ale myślę, że to nazwisko gwarantuje sukces wydawniczy i tym razem. Jeśli chodzi o opowiadania, to właśnie Zadie Smith miała taką historię, która bardzo poruszyła wielu autorów w Polsce. To znaczy powiedziała, że za, nie pamiętam, 2 czy 3 opowiadania, które pisze do New Yorkera, jest w stanie przeżyć cały rok. Dzięki. Pozdrawiamy. Kolejna książka. Będziecie mogli przeczytać imię i nazwisko tego autora gdzieś tutaj, bo nie jestem w stanie tego wymówić. Na pewno ma na imię Sid Harta. A książka, o której mówimy, to The Gene, An Intimate History. To jest autor takiej książki, o której mogliście słyszeć, Cesarz Wszechorób, biografia raka. To też była wielka cegła. Książka w takim temacie, który właściwie nie wydaje się być jakiś taki bardzo przyciągający. Po pierwsze choroba, po drugie nauka, a jednak była napisana w taki sposób, że bardzo wielu ludziom się spodobała. No i teraz w ten podobny, popularno-naukowy sposób będzie pisał o genach. Ta książka znalazła się na liście 5 książek ulubionych w ubiegłym roku Billa Gatesa. No i Gates nawet przeprowadził taki krótki wywiad z autorem. No tak, kto odmówi Gatesowi? I w tym wywiadzie autor powiedział, że duża część tej książki dzieje się w przyszłości, bo będziemy się mogli dowiedzieć tego, do czego jeszcze możemy wykorzystać geny. To znaczy na przykład, żeby zlikwidować choroby, zanim one się rozwiną. Ale są też pewne jakby problemy, które mogą z tego wyniknąć. To znaczy, czy będziemy mogli na przykład programować swoje dzieci? To znaczy, chciałabym mieć blondyneczkę z niebieskimi oczami, która będzie bardzo inteligentna. Nie, ciemną karnację, paradoksalnie, a co? Być może będzie to możliwe przy jakichś drobnych manipulacjach genowych. Powstają różne problemy moralne. Etyka. Etyka.
Także myślę, że to będzie także bardzo ciekawa książka i również wielka cegła, którą warto będzie postawić na swojej półce, żeby wyglądać na inteligentów. Zawsze mówiłyśmy, że trzeba się otaczać mądrymi książkami, przecież. Numer 7. Marian Pilot i jego niebotyk. Pilot to jest autor, który dostał nagrodę Nike w roku 2013 za swoją powieść i jest to już dostojny autor. To nie jest kolejny debiutant młody, który sprzedał mnóstwo książek. Urodził się gdzieś tam w latach 30, ale konkretnego roku się nie czepiajmy, bo to przecież jest ageizm zupełnie niepotrzebny. Rzecz jest jednak o tym, że to dojrzałe spojrzenie na otaczający nas świat. I na stronie wydawnictwa, które wyda mu tę nową powieść, jest takie bardzo, bardzo fajne zdanie, co nam ta książka zagwarantuje. Więc słuchajcie, bo to naprawdę trudno wierzyć w takie połączenie. Wybuchy śmiechu, dreszcze grozy, okrzyki zdumienia oraz konwulsje podczas lektury. Możliwe, prawdopodobne, a nawet wskazane. Dla mnie wystarczająca rekomendacja, żeby sięgnąć po nowego Pilota w 2017 roku. Kolejna książka autorstwa Bartłomieja Kurasia i Pawła Smoleńskiego. Znamy ich. Krzyżyk niespodziany, czyli czas Goralenfolk. O co chodzi? Co to jest ten krzyżyk niespodziany? Co to są Goralenfolk? Otóż w czasach okupacji Niemcy uważali, naziści uważali, że górale to właściwie Germanie, tylko utopieni w tym słowiańskim światku. I rozdawali kękarty. Przyjął spory procent mieszkańców Podhala. Zresztą w wielu podhalańskich znakach znajduje się właśnie krzyżyk niespodziany. Który jest? Którym jest swastyka. To nie jest do końca to samo oczywiście, ale jednak. No i pytanie, jak teraz Podhale sobie z tym radzi, jak osądziło tych ludzi, było też wielu bohaterów nawet wśród tych, którzy te kękarty przyjęli. Wielu ukrywało Żydów, działało w podziemiu. Także, jak to powiedział Antoni Kroch, wszystko to było cholernie niełatwe. A za temat zabrali się znani, lubiani i naprawdę dobrzy reporterzy, więc... Trzymamy kciuki, żeby powstała naprawdę pasjonująca lektura, ale właściwie chyba nie ma się czego obawiać. Już w marcu. Wydawnictwo Czerny. I ostatnia książka to książka, na którą bardzo czekamy. Ma w tytule aż 52 kobiety. I to takie kobiety, które zmieniły świat nauki. Bo nie tylko Maria Curie Skłodowska zasługuje na uznanie. 52 kobiety, które odmieniły naukę i świat, ukaże się nakładem wydawnictwa Agory już wkrótce, bo jeszcze tej zimy i będzie to historia nie takich łatwych wymieniajek pod tytułem Skłodowska, Nobel. Często na moim Facebooku, kiedy wchodziłam w różne dyskusje na temat feminizmu i dlaczego jestem feministką, wielu moich kolegów mówiło, ale przecież kobiety mają inne mózgi niż mężczyźni, no bo dlaczego jest tak mało wynalazków właśnie wymyślonych przez kobiety? No ja zawsze tłumaczyłam, że między innymi chodzi o dostęp do edukacji, który dla kobiet nie był taki łatwy przez wiele stuleci, ale okazuje się, że to nie do końca tak jest. To znaczy nawet kiedy kobiety coś wymyślały, to często całe zasługi szły na konto mężczyzn. Wystarczy wspomnieć, że dzięki jednej z tych bohaterek tej książki dziś mamy Wi-Fi, dlatego że opatentowała technologię, która dziś pozwala nam się łatwo łączyć z internetem, a została zapamiętana z rozbieranej roli filmowej, więc... Coś w naszych głowach jest jakoś tak ustawione, że ciężko nam uwierzyć, że kobieta naprawdę może się znać na nauce. Może. I zna się. A to są tylko 52 w tej książce, bo jest ich naprawdę, naprawdę więcej. Myślę, że do tej książki bardzo chętnie wrócimy, jak już tylko się okaże i będziemy ją mogły przeczytać. I pokażemy Wam jakieś fajne, zaskakujące historie. Jak zawsze, na krótkiej przerwie. No i co? Na jakie książki czekacie w 2017? Już macie jakąś swoją listę? Wychodzą nowe kryminały? Wszyscy cały czas wierzą, że George Martin napisze kolejną część Gry o Tron? Come on! Ile można czekać? I co? To jest o subskrybowaniu. Ja już nie mogę mówić. No tak, ja nikogo nie pocałowała jeszcze w tym odcinku. A zostało to wypełnione ostatnio, że nie przesłałaś kujaczków czytelnikom. Naprawdę? Naprawdę. No dobrze, no to... Od serca. Do zobaczenia. Trzymajcie się.